Witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku z serii Dead by Daylight. Dawno już nie było. Wiem, że miało być z ekipą, ale tak to jest z ekipą, że jak jest więcej ludzi, to jest większa odpowiedzialność, żeby się wszystko zorganizować. No i tak ciężko się zgrać, szczególnie jak się jest takim człowiekiem, który jak nagrywa, to normalni ludzie pracują, albo jak nagrywa, to normalni ludzie śpią i tak dalej. No i nieważne, nie będę was zanudzał tymi historiami. Dzisiaj robimy wielki unboxing, jak widzicie w górnym prawym rogu, wielki unboxing. 500 000 blood pointsów, 500 000 milionów tych punktów mamy do wydania, do wykokszenia i zgodnie, bo wy decydowaliście w poprzednich 3 odcinkach, jeśli nie oglądaliście, to oczywiście zapraszam, macie linka w opisie do playlisty, do dobrodziejskiego, nie mogę się wysłowić, dobrodziejskiego fanpage'u i... Cóż, mamy 500 000 punktów, wydajmy je jednogłośnie, prawie jednogłośnie, tam były kilka głosów na inne postacie, ale jednogłośnie powiedzieliście, że ten tutaj przystojniak, ten po prostu sapiący, dobrze ubrany i muskularny kolega, jakim jest Trapper, powinien zostać osobą, która wszystkie te punkty weźmie, więc wchodzimy sobie tutaj w loadout. Wchodzimy w Bloodweb, to się nazywa, czyli takie no drzewko umiejętności, w którym się dostaje perki i jakieś takie inne pierdóły. Mamy poziom 6, już trochę w niego wsadziłem, tak odrobinkę, ale jest równo 500 000, jak widzicie, i wszystko to władujemy w niego teraz. Nie wiem, czy zrobię takie przyspieszenie, czy będziemy każdy, bo jak widzicie, tutaj mamy różne, ja też nie znam się za bardzo na nich, nie używałem wielu itemów. Wiem, że perki działają tak, że one są aktywne, to jest trochę jak taka aura Paladyna w Diablo 2, jeśli kto grał, jest na tyle stary i pamięta, to pozdrawiam bardzo serdecznie, a jeśli nie graliście, to zobaczcie, bo to jest klasyka gier komputerowych. Także wygląda to tak, że tutaj te takie brązowe rzeczy, tak, to jest chyba brązowy kolor, to są takie bardzo, bardzo no powszechne pierdoły, addony, które można sobie wsadzić. Jak widzicie, tutaj na przykład mam rękawiczki, jak sobie założymy rękawiczki, to dłużej, znaczy ukróca czas stawiania pułapek, coś tam innego daje i tak dalej, no to możecie sobie zawsze zobaczyć, ja tam nie będę jakoś dużo, tutaj dokładnie to samo, także takie itemy bodajże chyba można raz na mecz sobie założyć, to są takie jednorazowe boosty, które możemy sobie użyć w meczu, tutaj, tutaj jest ciężkie krwawienie, jeśli ktoś z takiej pułapki... Ktoś z takiej pułapki nam ucieknie. A te złote to już są takie mniej pospolite, rzadkie, można by powiedzieć, add-ony. Tutaj średnio zmniejsza czas stawiania dobrze, zmniejsza, czy jak ktoś próbuje nam rozładować pułapkę, znaczy ją zdemolować, otworzyć, zamknąć, przesunąć, czy coś takiego, to zmniejsza im to takie kółko, które wiecie, wiecie, oni muszą tam kliknąć, żeby nie zrobić hałasu. Także no, to też jest ciekawe, jak najbardziej bierzemy tutaj i tak, tutaj też, to jest to samo i tutaj też, no szybko te punkty, a tutaj mamy bardzo rzadki offering i to nam zwiększa o 75% blood pointsy w kategorii brutality. Brutality to się chyba tylko dostaje, jak tam się kogoś naprawdę nęci, po prostu, nie wiem, się go sieka cały czas, on wstaje, my go znowu siekamy, wiecie o co chodzi, takie po prostu, no, męczymy ofiarę, maltretowanie, to możemy powiedzieć. I tutaj mamy kolejny perk, No One Escapes Death, bardzo rzadki perk. Survival of the Verge of Escaping. Once the exit gates are powered, cooldowns on successful and missed attacks are decreased by 8% and your movement speed is increased by 4% for 120 seconds. A, czyli jak wrota już są otwarte, a jeszcze gracze nie uciekli, to ogólnie szybciej się rekonwerujemy, że szybciej dochodzimy do równowagi po tym, jak komuś zdzieliliśmy w mordę albo nie trafiliśmy. Znaczy, jak nie trafiliśmy, tutaj pisze. No i też nasza szybkość o 4% szybsza. Nie wiem, czy to jakaś wielka różnica, ale zaraz zobaczymy. Bo oczywiście rozdysponujemy te wszystkie punkty. Ale tutaj przycięło, 7 poziom, elegancko. Rozdysponujemy te wszystkie punkty i zagramy sobie jeden meczek właśnie naszym traperem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No daj, tych szarych nawet nie będę sprawdzał, co one dają. No tu już widzę rękawiczki, to tego mamy od groma i trochę. Tutaj ten i tutaj. A to nawet nie wiem, co to daje. Czekaj, tu jakieś sprężyny. A to wszystko, te złote, wydaje mi się, że te wszystkie one dają po prostu większą ilość jakby to powiedzieć, większą ilość punktów w danej kategorii. Bo wiecie, macie 4 różne kategorie, tam altruizm, brutalność, jakieś tam pierdoły, także to. A, tutaj jeszcze. No, szybko to idzie, już 8 poziom, no i prawie już 100 000 wydaliśmy. Ciekawe, czy do 15 uda nam się dojść, żeby tego kolegę tu wykoksić.
Sam jestem ciekaw, bo nigdy czegoś takiego nie przeprowadzałem. Bo na 15 levelu można mieć dwa perki aktywne, jeśli dobrze pamiętam. Co by było bardzo, bardzo przydatne. To zrobimy tak, zrobimy w ten sposób, że może ja te wszystkie perki... Te wszystkie perki sobie tutaj aktywuję. Tutaj mamy Mystery Box. O, tutaj coś do tych naszych pułapek znowu dochodzi. I tu mamy drugi poziom kolejnego perka. 6% szybciej ktoś krwawi na haku. Jest większa trudność ucieczek z haków. I 6% kara za nieudaną ucieczkę z haków. Także to jest całkiem, całkiem ciekawy perk według mnie. 9 poziom, elegancko. Jedziemy dalej. Ciekawe, czy mi się uda. Czy mi się uda do tego 15? Chciałbym chociaż do 15 go wykoksić. Ja wiem, że ludzie już tam mają 40-50 levele, ale no wiecie, no myślę, że jest fajnie zrobić razem z kimś taki unboxing, że tak powiem. Unboxing, popularne słowo na YouTubie w tej chwili. Tych pół miliona blood pointsów. Tutaj elegancko. A co to jest? Unrelenting. You're faster from any attack made with your main weapon. Okej, czyli jeśli chybie, to o 6% szybciej się regeneruje, że tak powiem, do pionu wracam. Aha. A skutecznych ataków o 4%, czyli to jest bardzo, bardzo dobry perk. W sumie jak teraz myślę, tutaj. Co to jest? Stitched back. Ciekawe co to daje. Sam jestem ciekaw, zobaczymy zaraz. Najpierw, o. The entity woke up once you've collected enough bones, it'll start to move on the blood what to consume knows. Most of the old member on the collect that you're looking for and the entity consumes it. No, urzekła mnie ta historia. Nawet nie wiem, nie wczytałem się w ten cytat tam, ale to fajne jest niby klimatyczne, ale no nie oszukujmy się, że to jest taka gra typowa PvP, ty kontra gracze. Znaczy nie jest typowa, pomysł jest zajebisty, to jest jedna z niewielu takich gier PvP, która mnie strasznie podnieca. Czy to jest perk? Brutal Strength. Allows you to shred through each prey's defenses, destroy drop barricades. A, 20% szybciej rozwalam barykady, to też jest bardzo ciekawy perk. No. Coraz ciekawiej to wygląda, te umiejętności tych trap... A co to? Co to jest? Szybko! Co? O! Łe! Co? Nie zrozumiałem, co tam się stanęło. A, czyli że tam... Entity mi nie pozwoliło na rozwój czegoś. Tutaj, o, ale tutaj zdecydowanie, czyli to jest takie najlepsze, podejrzewam, ulepszenie naszych pułapek, że bardzo szybko stawiamy te pułapki. Aha, dobrze. 275 tysięcy nam zostało. Zajmiemy się tym. I oczywiście tutaj brniemy przede wszystkim do tego, żeby... O, to też jest bardzo ciekawe. 50% szansa na to, że ktoś, kto złapie się w pułapkę, to umrze. Czy umieranie, nie wiem, czy od razu umrze, czy umieranie, coś takiego. No, to by było ciekawe, bo na ogół jest tak, że jak jesteś daleko i oni do ciebie, o, tu już trzeci poziom. Faster from any time. 9%, 6%. Bardzo dobre, bardzo dobre. Tak, jedziemy. Chcę to jak najbardziej. O! No co tam się dzieje? Nie! A to ciekawe, czyli teraz to musieli wprowadzić w ostatnim patchu, że po prostu to czarne gówno żdżera ci, masz wybór po prostu, czyli musisz jak najszybciej dojść do tego co chcesz, czyli oczywiście chcemy odbezpieczyć naszego perka, inaczej by nie mogło być, 200... Tak jest, nasz perk tutaj. No one escapes death. Ultra rare perk. W mordę jeżdżę, ale nie mogę się doczekać, aż tych perków będziemy. Który teraz mamy już, powiem, 12. Myślę, że nam starczy, żeby dojść do tego poziomu 15. O nie! Entity już nam tu. O, już nam zżarło Honing Stone. No dobra, nieważne. Bierzemy też, żeby oszczędzać w sumie. Żeby oszczędzać blood point. Ale to concept grants ability to kill the last by your hand. O, to jest też bardzo dobre. To jest też, że możemy ostatniego survivora po prostu zaszlachtować
od ręki, nie musimy go wieszać ani nic, tylko łapu capu i po prostu fatality, jak to by gościu z Mortal Kombat powiedział. Co my tutaj mamy? Ohio Manana Strikes a Spirit Long Distance. Raise chyba 24, gain more blood points for actions. No, też ciekawe. Ciekawe, aczkolwiek jakoś super się nie podnieciłem, ale oczywiście standardowo brniemy do tego, żeby te perki mieć naprawdę jak największy wybór, bo wydaje mi się, że perki to jest najlepsza rzecz, którą można robić. Cause for Brighter Moonlight. Czy ja wiem, czy jakiś Brighter Moonlight jest mi potrzebny. To sobie też, obcęgi jak najbardziej. Kurde, to już będzie mi zżerać. Może, dobra, do Mystery Box spróbujemy dojść. A to? Nie, no to mnie nie interesuje, jakieś tam mapa, mapa to jest mapa, fajnie. Wiadomo, że mam jakiś o nie, zabrało mi. A idź pan. To jest jak w kółko i krzyżyk bym grał. Nara. 14, dobra, starczy nam punktu. Wydaje mi się, że nam starczy. Oj, chociaż tu już jest dużo. Putrid Oak. Close on to create 3 more. A, więcej haków na mapie. Zajebiste te perki. Oczywiście one są jednorazowe, tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to mi powiedzcie, ci, którzy się bardziej znają na Dead by Daylight. Tutaj, bro. O, dwie skrzynie zabiera. No fajnie, morderca może sobie naprawdę fajnie. O. Fajnie to wszystko ustawić. Oczywiście tutaj do tego perka brniemy. Zawsze chcę, żeby jak najbardziej perki były. O nie, proszę, nie. Nie zabieraj mi tego, nie zabieraj mi tego, nie zabieraj mi tego. Dobra. Mamy to. Teraz to już mnie nie obchodzi, co to mi zabierze. Jeszcze to se wezmę. I tu Mystery Box też se wezmę. Oily Coil. Zajebiście. I to se wezmę. 15, elegancko, czyli teraz. Your mind has opened up to new possibilities. The second perk slot is now unlocked. Czyli dwa perki jednocześnie mogę mieć aktywne, co jest, no, zajebiste według mnie. Aczkolwiek mogę się mylić. Co my tu mamy? Kolejny perk. You get excited in anticipation of hooking your prey. Increases your speed while transporting bodies. O! Szybciej się chodzi. O 6% szybszy movement, jak się nosi tych, to też może być przydatne, bo nieraz mi się zdarzyło, że oni po prostu mi się wiggle wysmykują z moich objęć miłosnych. Dobra, weźmy ten perk, to fajnie będzie można sobie wybierać tak naprawdę. W zależności będę mógł sobie potestować to wszystko. Dobra. Elegancko. Dobra, zróbmy to. Kurde, to bym chciał zrobić, ale no nie dojdę do tego, nie ma szans. Cześć, aj, musiał wziąć. Jebany. Sorry, miałem nie klnąć jak taki gmiot, ale dobra, to napiję się herbatki, jeśli pozwolicie. Zobacz, podkładka mi się przylepiła. Herbatka z cytryną, oczywiście, bardzo dobra. O, mało cukru, za dużo cytryny. Coś kurde mi nie wyszła ta herbata, ale trudno, i tak wypiję. I mamy 16 poziom, elegancko, i 68 tysięcy, więc już naprawdę wątpię, że nam się uda. Ale czym? 75 brutality, o, to by nam się przydało. A tutaj Spice from the Shadows, rare pack. Szpiedzy z cieniów. The crows found in the world can communicate directly with you. Being of the time in crows give you a visual cue when you within 60 meter range. O, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że podobno kruki, które latają po mapie, dają nam wskazówki do tego, gdzie się znajdują, zakładam, nasze ofiary. Jeśli jesteśmy w promieniu 16 metrów od nich, zakładam, 50% szansy. To jest zajebiste według mnie. I w tym kierunku też będziemy szli, żeby to odblokować jak najbardziej elegancko. A tutaj? Setting, tak, zajebiste, bierę. Co jeszcze tutaj mamy? Dobra, to też wezmę, brutality, tu. No, ja cię tu zablokuję, ty dziadzie. Dawaj mi to. Weźmy teraz. A nie, nie wziął, dobra, bierzemy, mystery box. Ach, nic ciekawego, coś tam na pułapki ogólnie dostałem. Aj. Normalnie kółko i krzyżyk, to ciekawe, naprawdę ciekawe rozwiązanie, tego nie było ostatnio. 17 poziom. Dobra. Mamy tu jakiś perk? A mamy tu, zobacz, podniecenie, agitation 12%.
Terrain 3 metry. A to już jest wykokrzone. 12% to już jest spora różnica, jak się nosi te ciała. Mamy wystarczy, nie starczy nam chyba punktów, nie? Niestety, ajajaj. No dobra, czyli 500 000, zostało nam 6000, no czekaj, żeby było równo, to tutaj weźmiemy sobie to. I weźmiemy sobie może jeszcze to. Niech i tak będzie. Oj, zostaw moje te perki, ty łomie jeden. 0,5 miliona do zera, po prostu nie wiem w ile minut, bo oczywiście nie mam ze sobą telefonu, znowu gdzieś zostawiłem, telefon chyba mi się ładuje. Nieważne, nieważne. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba taka forma odblokowywania tych perków, addonów, itemów i tak dalej. I my sobie czym prędzej teraz, bo mamy drugie miejsce na perk. Takie perki odblokowaliśmy. Zobaczmy, najlepszym perkiem, No One Escapes Wraith, według gry, bo tak mi się wydaje, że to jest od najlepszego do najgorszego. You're an enemy by an unseen force when the survivors are on the verge of escaping. Once the exit gates are powered, successful attacks put into the dying state automatically. Że co, że... Raz sieknę i ktoś już leży? Ulala, to jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne. Czyli to ogólnie chyba, jeśli jak już są wrota otwarte i kogoś trafię, to ktoś od razu leży, jeśli dobrze rozumiem. Nie wiem, zaraz będziemy to testować. No spoko. Tutaj... O, to jest też spoko, bo to 9% szybciej, że tak powiem, wracamy do równowagi, jak chybimy atak, i o 6%, jeśli trafimy atak. Te mamy wszystkie na pierwszym. Tutaj 30% szybciej rozwalamy te, ale wydaje mi się, że jak to będziemy miał na trzecim poziomie, jeśli trzeci poziom będzie mi dawał 50% szybkości, a pewnie 40-50, to już będzie warte używania, ale na razie to nie ma co. To jest też ciekawe, bo szybciej zżera... Zżera te, czyli albo to, wydaje mi się, że... A tutaj... A, to jest z kolei z tym szpiegowaniem kruków, ale to też bym poczekał, aż to będzie na wyższym poziomie, bo każdy perk może być do trzeciego poziomu wykokrzony i oczywiście to zwiększa te wszystkie statystyki, że tam, nie wiem, 16, 32 metry, tak zakładam, tak to działa. A to... Nie, to jest chujowe. Który by se użyć? Na ten mecz proponuję, użyjemy sobie dwa perki, które mamy na trzecim poziomie, czyli... Tak? Ten, który sprawia, że ogólnie jak są już wrota włączone, to możemy od razu kogoś ukatrupić, znaczy położyć go. I do tego tutaj szybciej to jest, dobra. No to będzie, myślę, że fajne combo. A tutaj mamy przedmioty, przedmiotów mamy tyle, że... Łot obsrania. To jest niby spoko, że tam dwie skrzyni mniej. Brutality to jest ten, no. Ciekawe ile tych offeringów, tylko jeden offering możemy. Nie. To kill the last... O! No dobra, spróbujmy, mamy dwa tego, to niby... To jest to, że mamy szansę zabicia ostatniego survivora, który został w meczu, własną ręką, czyli po prostu takie fatality, on napieprza i gościa od razu kasuje. A tutaj mamy tak, czyli mamy tak, mamy offeringi, które możemy spalić przed rozpoczęciem meczu, żeby coś to nam dało. Perki, które są aktywne przez całą grę, a do tego mamy itemy, które możemy dwa wybrać na mecz. Mamy tak rzadkie tutaj. Mhm. Tych tak raczej nie chcę. Spoko. To też jest spoko. Dobra, spróbujmy sobie to, bo mamy trzy tych pułapek. Dobra, mamy tak. Średniawo zmniejsza czas stawiania pułapek. I coś tam działa na coś innego. I tutaj... A to z kolei jak oni będą psuć, to nie chcę tego. O, to i to, bo to z kolei stawianie pułapek będzie szybsze, a im będzie trudniej się wysmyknąć z tych pułapek, więc myślę, że to jest całkiem ciekawa opcja. Tak zróbmy. Jesteśmy przygotowani? Jazda, gramy mecz, zobaczymy się w lobby. No i zaczynamy, jesteśmy na Coldwind Farm. Trochę nie lubię tej mapy, jak jestem mordercą, bo strasznie ciężko tych gości znaleźć pomiędzy tymi źdźbłami kukurydzy, ale postaram się, szukamy naszych zaginionych owieczek. Gdzie one są? Gdzie one są? No tutaj, kurde, jest bardzo duży ten... Nie lubię też tego budynku, bo tu są takie...
Sprawdźmy, czy tutaj coś jest. Tu nic się nie dzieje. Zawsze jeden tutaj musi wbiec, zobaczyć, czy skrzynka jest otwarta. Asio... Aha, widzę go! Widzę go! Przyjacielu! Przyjacielu! Aaaa! Chodź tu! Gdzie żeś polez? Chodź tu! Chodź maleńki, chodź, chodź. Nasze... Ty, nie zamknął. Co on tak... Leżeć, kurde, laguje cię, przyjacielu, internet, wiaderko sobie przyniosłeś. W sumie nie powinienem się śmiać, bo jakby nie patrzeć, to... Gdzie jest hak? Tu jest jakiś najbliższy hak. Dawaj go tu. Wyjśnij se tutaj. I tutaj oczywiście standardowo, jak każdy traper, powiesimy tą pułapkę. Czy on rzeczywiście te pułapki stawia szybciej? Nie wiem, nie zauważyłem. A próbuję się wyrywać, amator. Czekaj, czekaj, bo tutaj... Tu trzeba zobaczyć, bo oni często tutaj czekają. Ło, już? What the? Tak szybko? Co on tak szybko zdech? No dobra, jeden... Jeden wykończony na dzień dobry. To było bardzo szybko. Nie wiem, co tam się stało już, bo... Oho! Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj w środku ten silnik. Czekaj, czekaj. A kto tutaj? Myślałem. A, dzień dobry! Chodź tu! Chodź tu! Maleńka! Proszę ciebie, nie ma co... Nie masz co tutaj się wygłupiać. Ty, ale ona jest fana. Dobra, rozwalimy to. Już teraz ten perk by się przydał i to bardzo. Nie masz gdzie uciec. Nie uciekniesz. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ty, ktoś tutaj naprawia? Ty, czekaj. Chodź no tu. Chodź tu. Czekaj, chodź tu, chodź tu. Gdzież uciekła? W kukurydze mi uciekła. O, zgubiłem. No to lipa. Czekaj, wróćmy do tego. O! O kurde. O kurde. Aż dwa silniki odbezpieczyli. Ja nie wiem, czy mi się tutaj to uda. Bo jednak dwa silniki to już dwa silniki i to nie jest już takie śmieszne. No tu jest niby ta... A. No dobrze. Czekaj, czekaj, bo to już nie jest takie śmieszne. W ogóle to zrobiłem pomyłkę, znaczy pomyłkę, błąd popełniłem. Z tej racji, że... Kto tu naprawił? Ty! Chodź no tu! Chodź no tu! Aj kurwa, w złą stronę, żem pobiegł. Myślałem, że tam są drzwi, a tu były drzwi niestety. Ja słyszę, jak ona dycha. Gdzie ona jest? Kurwa, jeden silnik, a ja tutaj się bawię w szafy. Czy ona tu na dół zwiała? Gdzie ona polazła? Ty, ale oni mnie w chuja robią, naprawdę. No zobacz, zobacz, co tu się dzieje. Dobra, lecimy do tych wyjść, bo to już nawet nie jest śmieszne. Szybko, szybko, szybko. Do drzwi. Daj, przyjaciele. Czekaj, tu są jedne drzwi. Daj, szybko, bo oni tu otwierają! Nie, nie otwierają. To stawiamy.
A, zobacz. Tam są drugie drzwi, musimy tam polecieć. No, już otworzyli. Dupa zbita. No to niedobrze. Bardzo niedobrze, przyjacielu. Uż ty. Kolejna już zwiała. A, mam cię i co? Chodź tu. O, jakim cudem? No jak? Ty, ale zadziałało to ten, że... A, kiepskie, kiepsko. Naprawdę, zawaliłem sprawę. Tylko jednego udało mi się zabić. Porobili mnie, porobili mnie. Biorąc pod uwagę, jakie perki miałem przy sobie, to... No... Kiepskawe to było. Naprawdę mnie porobili w chuja. No nic, trudno. Trudno, ale zobaczcie, co oni wykokrzeni. Tu wszystko oni muszą być... Kurde, 16, 15, oni wiedzą, co robią. Chuck Pouch. Zobacz, ten to już w ogóle, on ma 4 perki na trzecim poziomie, czyli on musi być co najmniej na, nie wiem, 40 poziom bohater, czy coś takiego. Dobra, nie możemy popełnić błędu, jaki popełniliśmy w poprzednim meczu, lekceważyć naszych przeciwników, bo to tak nie działa. Niestety, to tak nie działa, musimy być w pełni skupieni. Na dobry początek rozstawiamy tutaj pułapkę. Rozstawiamy tutaj pułapkę, w ogóle muszę się przesunąć, bo odstawiałem sobie ten. Dobra. Gdzie oni są teraz? Gdzie oni są? Ci wszyscy moi przyjaciele. Wejścia są bardzo blisko siebie, co z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony tak nie do końca. Tu też rozstawiłem pułapkę. Ale coś, kurde, cicho siedzą. Myszki, kiszki. Nic nie słyszę. Ani pisknięcia. Mamy cię. O, już tutaj widzę jeden silnik naprawiony. Tam nic nie widzę. Tu nic nie widzę. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jeden silnik naprawili, cwaniaki. Ale jest cichutko, jest bardzo cichutko, jak... Jak takie myszki po prostu cicho siedzą. Dzień dobry! Mam cię. Chodź, chodź, chodź. Chodź, kolego, chodź. Ja go zaraz dorwę. Ja go zaraz dorwę. Czekaj, gdzie on pobiegł? Tam. Gonimy go, gonimy go. Chociaż jednego musimy zabić. Chociaż jednego musimy zabić. Nie uciekaj. Chodź. Dobrze. Dobra. Chodź tu, kolego, chodź. Słuchaj, jest taka sprawa, że musisz zawisnąć. Nie ma zmiłuj. Nie wyrywaj się. Co jest z tobą? O kurde. Czekaj, bo on tutaj mocno. Ale wierzga. Bo nie mogę go tu. Dobra. Hop siup. Oczywiście tu pułapka. Pod nogi. Wydaje mi się, że on teraz szybciej krwawi dzięki naszemu perkowi. Taki jest plan, dobra. To rozwalimy. Dobra. Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? A? A tutaj jest jakaś pani. Oj, kurwa, nie trafiłem. A dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam, o zdrowie pytam, koleżanko. Ciebie też powieszę, nie martw się. Chodź, chodź. Nie wstydź się, chodź. Chodź tutaj, zawiśnij sobie. Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć, co tutaj. Ej, co jest, zostaw go. A czemu on? Chodź tu, Murzyn. Chodź no tu. A ty, kurwa. Skąd on wiedział, że tam jest ten. Widzę go tam. Widzę go. Ty, chodź tu. A, raz go trafiłem, cholera! Dobra, musimy tam przypilnować. Przypilnować, żeby czasem. Gdzie ona się czołga?
Dobra, ta tu se wisi, spokojnie. Tom zaraz. Chodź. Chodź, maleńka, chodź, chodź, chodź. Tutaj nie ma co filozofować. Tylko trzeba cię powiesić. No, nie wiesz, gaj. Dobra, dawaj ją tutaj. Hop, siup. Tutaj jeszcze pułapka ta. Teraz chodź tutaj. Ta już prawie tutaj wykorkowała. To będzie dwie pieczenie na jednym ogniu. To mi się podoba. Dobra, rozstaw tą pułapkę może tutaj. No i tak ono już wierzga, więc to jej wiele, wiele nie da. Ale zawsze wiecie. Dobra, lecimy dalej. Oni, widzę, są bardzo mądrzy. Tutaj są gracze, którzy robią w ten sposób, że jak naprawiają silnik, to naprawiają go tylko trochę. A później to wiecie, dolatują. Raz, dwa, trzy, ram, pam, pam. I już mają, wiecie, 3, 4, 5 silników naprawionych naraz. Widzicie? Wszystkie silniki są bardzo, już w bardzo niezłym stanie, ale dwóch udało nam się zabić, co jest niezłym wynikiem. Tu pułapki są porozstawiane. Słyszę go. Gdzieś tam, gdzieś tam. Słyszałem, jak kwiczy. Słyszałem, jak kwiczy. Sorry, że się tak nie odzywam, ale ja naprawdę nasłuchuję. Gdzie ten gościu jest? Dwóch jest, dwóch graczy zostało. Zobacz, wszystkie silniki, kurde, cwani są, są naprawdę cwani. Bo naprawiałem wszystkie silniki, że tyle zostaje na pasku, a jak przyjdzie czas, to oni wszystkie naraz poodbezpieczają. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie on polas? No dziwne, dziwne, nie mogę ich znaleźć w ogóle. Cztery silniki, oni wiedzą, co robią. Ten jest ledwo, ledwo naprawiony. A tu z kolei jest zabite okno. Ale tu da się wyskoczyć. Czekaj, widać coś, czy nie widać? Nic nie widzę z tego okna. No, miszki. Hałas zrobią te silniki. Nic się nie da. Czekaj, gdzie było to okno? Tutaj. Może rozstawmy tą pułapkę, o, w ten sposób. Łyk herbatki. Jest dobrze, jest dobrze, tylko musimy ich... To jest wszystko gra na cierpliwość w tej chwili. Kto kogo znajdzie? Oni się ewidentnie gdzieś skampili. A ja po prostu muszę ich znaleźć. Aha! Mamy, wyszli z ukrycia. Oni teraz przejdą do ofensywy. Oni teraz na pewno przejdą do ofensywy. Kurde, zobacz, widzisz? Oni wiedzą, co robią. Oni wiedzą, co robią. Muszę ich... Muszę ich tu wyhaczyć. Dwa... Gdzie się czołgasz? Chodź. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Czekaj, wezmę cię.
O kurde, jednego mamy, zobacz, cwaniaka. Musimy cię wziąć do piwnicy, przyjacielu. Albo nie, czekaj, gdzie jest najbliższy hak? A, panikuję, gdzie jest najbliższy hak? Kurwa, nie ma. Ty, wysmyknie mi się, już to czuję. Już to czuję, że on mi się wysmyknie. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem, że błąd zrobiłem. To był bardzo duży błąd, który popełniłem. Ale go widzę, spoko, spoko. A, dobra, mamy cię. Wygrałeś tutaj. Chodź, chodź. Nie ma co płakać. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Do piwnicy z tobą. Jak tu się schodzi? Kurwa, gdzie tu jest piwnica? Tu jest do góry. Dalej, schodź, 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 szybko, szybko. Dalej, szybko. Musisz go powiesić, bo jak on mi znowu zleci. Dobra, udało się. Spoko. A, nie mam pułapki nawet. No, jak, przyjdziesz po kolegę, czy nie przyjdziesz? Zaraz zobaczymy. Natura ludzka ma to do siebie, że mamy wybór. Albo się ratować, albo się nie ratować. Bo jeśli on tu przyjdzie, to jest mecz pozamiatany, że tak powiem. Ale na razie nie odbezpieczył ani jednej pułapki. Czyli on gdzieś tutaj, krąży. Tam go nie widzę. I tam chyba też pułapka jest rozstawiona, więc... Więc spoko. Nie wiem, czy on sobie po prostu punktów nie nabija, ten koleżka. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Przyjdziesz uratować, czy nie przyjdziesz? Oto jest pytanie. No już prawie, dalej, wykrwaw się, bo już nie mam czasu na ciebie. No, musi uciekać, nie ma siły. Nie wiem, czy on tam włazu nie szuka, ten ostatni. Dobra, ten już jest posamiatany, to teraz musimy przeszukać te wejścia. Tam jest drugie. Ło, jakie tutaj. No, jak to? A uciekł przez włas, czy jak? Czyli jeden uciekł. To ciekawe. No, trzech zabitych to jest jakiś progres, lepiej niż w ostatnim meczu. Myślałem, że mi się uda tamten... Ciekawe, bo pułapek on nie odbezpieczył. Musiał włazem uciec, cwaniak. Czekał pewnie, aż ktoś, aż ten umrze i czekał przy włazie, żeby uciec. Cóż. 9 tysięcy, o, trochę lipa, no ten uciekł, 12 tysięcy dostał. Ale też musi mieć niezły poziom, bo ma tutaj dwa perki. Ale zobaczcie, to, że mi się udało wykończyć tych dwóch gości, bo to świadczy o tym, 17, 18 ranga, świadczy o tym, że oni wiedzą, co robią, że to już nie są jacyś amatorzy. Dobra, to było na tyle. Jeśli się podobało, dajcie znać, czy taki unboxing wam się podobał, czy podobał wam się nasz nowy, wykokszony traper, przystojny, muskularny, z taką maczetą se biega. I to było na tyle chyba. Żegnam się z wami po dobrodziejsku. Ja postaram się skołować jakąś ekipę do Dead by Daylight, żeby było trochę raźniej, a nie, że tak tylko gadam do siebie. I jak coś, to wiecie, komentarz. Lubię bardzo czytać komentarze. Niesamowicie. Żegnam się z wami po dobrodziejsku. Na razie, cześć, siemano. Pum!